Cześć, tu Ernest! W tym filmiku pokażę wam, jakie dokładnie będą nagrody do odebrania za wyzwania do grywki w tym sezonie oraz kilka innych nowości. Zanim jednak do tego przejdziemy, to jeśli zostawicie łapkę w górę w ciągu 3 sekund, to absolutnie nic się nie stanie, ale będę wam bardzo wdzięczny za pomoc na drodze do 300 tysięcy subów. A więc, w poprzednim filmiku wspomniałem wam o tym, że w tym sezonie będą wyzwania do grywki, czego dowiedzieliśmy się z wielkiego androidowego wycieku. Wczoraj wieczorem na jaw wyszła kolejna garść informacji na ten temat. Shina na swoim Twitterze udostępnił style do skinów, które będą za wyzwania do grywki. Oto styl, który będzie do odblokowania dla Disco Mistrzyni. Ten chyba najbardziej przypomina oryginalny strój Disco Specjalistki z drugiego sezonu. A oto styl Szczere Złoto, który jest dla DJ-a, jak mu tam. W ogóle nim nie gram, ale może komuś się spodoba. Voyager za to otrzyma taki oto czerwono-złoty styl. Dzięki DLC z Twittera znamy wygląd niektórych tych skinów w grze. Są one w nieco niskiej jakości, ponieważ to zdjęcia z mobilnej wersji Fortnite, ale to zawsze coś. Oto ta Disco Mistrzyni w grze. A tak prezentuje się nowy styl Voyagera z hełmem. A tutaj bez hełmu. Dajcie znać, co uważacie o tych skinach. Pamiętajcie, że poza nimi w wyzwaniach do grywki będzie do odblokowania mnóstwo poziomów karnetu bojowego albo punktów doświadczenia, jeśli macie już pełny karnet. Nie znamy dokładnej daty ich wyjścia i raczej nie będzie darmowego karnetu za wyzwania. Poza tymi stylami, dzięki Szynie poznaliśmy ikony nowych malowań, które wejdą do sklepu. Oto malowanie Lamy. Kolejne malowanie jest we wzorki różowego kwiatu. Następne malowanie to heksagonalny, prosty wzór jakiegoś ula. Poznaliśmy też wygląd zbieraka, który będzie do tego oto skina. Jeszcze jeden pasek tutaj i byłby Adidas. Co do białego stylu naukowca, to ten też powinien wejść do gry. Na ten moment znamy wygląd tylko jego plecaka w tym białym stylu. A to inne plecaki, które kryły się w plikach gry nowej aktualizacji. Fort Tory za to na swoim Twitterze wstawił animację jednej z nowych emotek w grze. Jest to emotka Pozy Posągu. Będzie ona idealna do damskiego skina Strażnika Miłości. To chyba tyle w temacie skinów, o których wiemy, ale nie były w moim poprzednim filmiku. Teraz rzućmy okiem na nową funkcję, którą Epic Games planuje dodać w 11 sezonie. Pozwólcie, że po części przeczytam wam oficjalny post Fortnite na ten temat. Od premiery trybu Battle Royale sposób dobierania graczy w trybach podstawowych pozostał w dużej mierze bez zmian. Jednak przez ostatnie 2 lata zakres umiejętności graczy bardzo się zwiększył. W aktualizacji 10.40 wprowadzamy do podstawowych trybów Battle Royale ulepszoną logikę dobierania graczy, dzięki której mecze będą bardziej sprawiedliwe. To oznacza, że prawdopodobieństwo dopasowania graczy o podobnym poziomie umiejętności będzie większe, a gdy wasze umiejętności wzrosną, system będzie dobierać lepszych przeciwników. Do tego w następnym sezonie wprowadzimy do Fortnite boty, które będą zachowywać się podobnie jak gracze, wspomagając ich w rozwijaniu umiejętności. Boty zostaną również uwzględnione w nowym systemie dobierania graczy. Wraz ze wzrostem waszych umiejętności będziecie napotykać mniej botów. Boty nie pojawią się jednak w trybach rywalizacyjnych. Tu chodzi o areny i jakieś turnieje. To kolejny system, który będziemy aktualizować i rozwijać. Tak, do Fortnite w 11 sezonie zostaną dodane boty. Jeśli o jakiejś porze w jakimś regionie świata nie będzie wystarczająco dużo osób na jakimś poziomie, to tę lukę zastąpią boty, które będą doszlifowane przez Epic Games. Co ciekawe, w 8 sezonie jeden z pracowników Epic Games przedstawił, jak ich bot radzi sobie z budowaniem 90-tek. Dzisiaj robi to pewnie o wiele płynniej i lepiej. Jest gotowy na nowy sezon. Ja nie mam nic przeciwko botom. Jeśli to rzeczywiście pomoże nam stopniowo rozwijać nasze umiejętności w grze, to spoko. Według Epic Games, tym lepiej będzie nam szło, tym mniej botów będziemy napotykać w meczach. Jestem ciekaw, jak szybko jakiś bot zgarnie królewskie zwycięstwo. W temacie zmian na mapie to rakieta jest już gotowa do startu. Teraz pozostało nam tylko czekać do wielkiego eventu w tym sezonie. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.